Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się kolejny już raz w grze Elden Ring. I tak, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że ten odcinek tak szybko będę nagrywał. Ale no, mniejsza z tym. Widzimy się dzisiaj, jak widzicie, znowu w zbrojce rycerzy tego całego... tej sobie lwiej grzywy, czymś tak, gdyż odkrywam, że po prostu tamta zbrojka jest za ciężka z mieczem, nawet bez kosy. No i jeszcze noszę to, jak widzicie, żeby był średni ciężar, więc niestety, ale tak. I właśnie, jesteśmy tak, z tym mieczykiem, z kosą, z innymi rzeczami. I dziś będziemy robić kilka rzeczy, przy czym głównym celem naszym będzie raczej dzisiaj zwiedzenie właśnie płaskowyżu, na którym też właśnie jesteśmy. Ale zanim zaczniemy się tym właśnie interesować tak dokładnie, mam jeszcze jedną malutką rzecz do zrobienia. Ale zanim to wszystko, to chcę wam pokazać, jak różnimy się, jeśli chodzi o potęgę naszej postaci względem tego, co było kiedyś. Przy czym też chcę też jeszcze planczę tym samym pokazać trochę różnicę w potędze. Proszę, kosa, jak bije. Nawet nie trafił atakiem. No, widzicie. Easy, po prostu easy. Zaraz też właśnie pokażę, że mieczykiem też łatwiej ich pokonać, żeby nie było. Ale tak, jesteśmy dużo potężniejsi niż byliśmy. I ta lokacja, której tak się obawiałem wtedy, kiedy byłem jeszcze słaby, nieprzygotowany, teraz jest, najprościej mówiąc, czymś, czego nie unikniemy, bo musimy tu w końcu pójść, a jednocześnie nie powinniśmy się obawiać w najmniejszym stopniu. Tutaj oczywiście otrzymam obrażenia. Spowodowany to, powiem wam szczerze, z kilkoma rzeczami. Pierwsze, jeszcze aż tak dobrze nie ogarniam miecza. A druga, no, też nie próbuję nie otrzymać wrażenia, ale widzicie, mieczyk też jest potężny. I tak, moglibyśmy już pójść dalej, niby. Tutaj. Ale zanim to, to chcę wam pokazać właśnie jedną rzecz, którą znalazłem. No, w jednym miejscu dosłownie. A konkretnie chodzi mi o... często wspominane przeze mnie jako miejsce, do którego trzeba powrócić, czy tego chce, czy nie. Kelic. Kaelit, Caelit, jak to tak zwał. Gdyż prawdopodobnie wreszcie, żem odkrył, gdzie może być to miejsce, w którym nie byłem, bo nie kojarzę, żebyśmy wchodzili do Fortu Gael, więc tak. Po prostu siedząc, myśląc, szukając, znalazłem to, więc miejmy nadzieję, że to jest to miejsce, którego mi brakuje. W którym jest ten jeden głupi. Jak to się nazywało? Brakuje mi słów, no. Ten jeden głupi popiół wojny, o którym wiem, że gdzieś tutaj jest. Bo jeśli znajdziemy go, to już będę mógł powiedzieć szczerze i spokojnie, po prostu z wewnętrznym spokojem, że nareszcie mniej więcej skończyłem Kaelit. Oczywiście jestem świadom, że pewnie jest tu miliony tajemnic pozostawianych, miliony rzeczy, których nie ruszyłem, o których nie mam pojęcia. Nie będę się kłócił, że nie. Ale póki co właśnie jest jedna rzecz, o której wiem i której nie mogę odpuścić, a jest to prawdopodobnie tam. A jeśli nie tam, to nie wiem gdzie. Ale gdzieś na pewno. Bo jak mówiłem, jedna znajoma miała ten popiół, a ja go nadal nie mam. A była tylko i wyłącznie w Kaelit, nigdzie więcej. I... okej, tu mamy rycerzy. Więc zacznijmy bitwę. Nie powinno to być trudne. Nawet nie muszę używać tych wszystkich rzeczy, no ale chcę się pobawić, więc no. Okej. Okej. Goście z pochodniami. Jak ja ich nie lubię. Oj, ale kurczę, ten mieczyk. Powiem wam szczerze, zdecydowanie. Humor co żelwiej, żeby miło. Nawet jeśli zastąpi nam kosy, bo ona już jest ikoniczna. Tak, będzie na pewno nieodzownym elementem mojego zestawu. Angielski to byłby kit, więc tak. Zestaw, wyposażenie czy coś, a może byłem w sumie w tym zamku, już nawet nie pamiętam. Ale tak jak właśnie patrzałem na tę mapę, to wydawało mi się, że tutaj nie byłem. Więc tak, może warto właśnie będzie się tutaj teraz skupić na tym miejscu, poszukać dokładniej. Pokonywać wrogów i... ciekawa w ogóle sprawa jest z tym, że patrzcie, no, uderzamy. To zostawia czarny ogień, więc podejrzewam, że ten miecz może być potężniejszy niż się wydaje. Przez to, że dajmy co, niby ma sztywno ustawione
obrażenia, a w rzeczywistości ma jakieś tam procenty dodatkowe. Właśnie przez to, że bije od czarnego ognia. O, i przy okazji mam tutaj to coś. To patrzcie, tak się tego pozbywa bardzo szybko. Też się tego dowiedziałem jakiś czas temu, więc... stwierdziłem, że jak już to wiem, to w końcu będę musiał pokazać. Ale zanim to gin. Gin. Co my tu mamy? Poza tym, że słyszę skarbeusza. A, okej, to jest jeden z tych niewidzialnych skarbeuszy. Więc dobra, i co my tu mamy? Niegasnący motyl, ognisty kwiat. W sumie jak już tu jesteśmy, lokacja i tak raczej groźna aż tak nie będzie, więc... Witalność bestii spokojnie nam powinna wystarczyć. Idziemy dalej. Mam tutaj te takie psopodobne stwory. O nie. Czyli one potrafią się wyzywać wspólnymi siłami. To niedobrze. Teraz tak ma się tu pewnie padnę. Chyba, że uda się wystarczająco szybko znaleźć najważniejszy element. Błagam, żeby to nie da duży ciężar niestety, ale trudno. Innej opcji nie ma. Okej. Okay. Mamy przy okazji też odpowiedź. Jeśli wkurzymy jakiegoś tego zwierzoka, on będzie nas atakował nawet z tą pochodnią. Ale inne już nie będą. Co daje dobry rezultat, jeśli chcemy właśnie wykończyć ich pojedynczo czy coś. A tam trwa w ogóle jakaś bitwa. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Po prostu nie moglibyśmy. Ale jednak najpierw chcę znaleźć tego głupiego grabąszczo-chrząszcza. Który gdzieś tutaj w teorii był. Widzę go, widzę. Widzę te ślady. Nie wiem, czy to ten sam, którego widziałem wcześniej, czy tam widziałem innego. Nie, to ten chyba. Okej. Tak, jestem prawie pewien, że to ten. Okej, tam będzie chyba przebiegał, tu jakby widział ślady, to trzeba zaatakować wcześniej. Nie, to będzie ciężkie. Teraz mówię wam szczerze, nie umiem w te chrząszcze, więc to ciężko będzie. Ale tak, a on się pojawia gdzie? Ze swoimi śladami. Proszę bardzo, gdzie on jest? Czemu przebiegł obok, ja nawet nie zauważyłem. No tak. No tutaj tak przebiega, nawet go nie widziałem wcześniej. Okej, można chyba to schować. Nie, w ten sposób go nie dogonię. I on zmienia trasę w zależności od tego, gdzie my jesteśmy. Chyba muszę trochę popolować na niego sam, bo tutaj się za bardzo stresuję na nagraniu i zajmie to za długo. Dobra, udało się. Udało się. Mamy jakąś zdolność. Popiół wojny z tego skrabeusza, jak widzicie. Powiem szczerze, bardzo możliwe, że to jest ten właśnie, którego szukałem. Nie pamiętam nazwy, nie jestem pewien, wiem tylko, że był ognisty. Ale udało się go pokonać i zrobiłem to dzięki temu. Chciałem po prostu sprawdzić, czy to zadziała. Zadziałało. Jest dobrze, możemy iść dalej, tak eksplorować. I tak, jest tu miejsce łaski, które ogólnie aktywuję. Żeby nie było, że nie ruszam go. I potwierdził to też, że na pewno mnie tu nie było, bo nie dostaniesz skarbeusz. Bo tak chyba się nazywałem prawidłowo. Ale i tak będę na nim mówił chrząszcze, chrząszcze, jakieś inne dziwne żuki. Bo już tak przywykłem. To jeszcze widzicie, no, sytuacja taka jak ta. Znalazłem miejsce łaski nieruszone, to jednak, no, jednoznacznie sugeruje. Że naprawdę, albo jestem idealnym mistrzem pomijania wszystkiego, albo no, mnie tu nie było. A wychodzi, że jednak nie było. Ale dobra, mniejsza. Idziemy nadal z mieczykiem, bo chcę się, wiecie, pobawić nową zabawką, która okazuje się też dosyć mocna. I
No, musimy zwiedzić zamek. Odkryć jego skarb. Błaga mnie. Błaga mnie. Wy to słyszycie, prawda? Okej, to może mi się przesłyszało? I wybaczcie, że taki trochę nierozgrzany, ale... Jest dosyć wcześnie. Nie, nie przesłyszało mi się. On tu gdzieś jest. Kurczę, zginę! Zginę tu! Jestem tego prawie pewien. Nie mam przewrotów dobrych. Zgubiłem pochodnie. Dobra, jakimś cudem przeżyłem. Jakimś cudem przeżyłem. Już mam znowu medium rolę. A na medium rolach na szczęście jestem w stanie sobie świetnie radzić. Biorę tylko, że wrogowie mnie też tutaj będą atakować dosyć mocno. Okej, spokojnie, damy radę. Może. Może damy radę. Okej. Okej. Co? Leciały jakieś strzały i nagle z zapelców dostaję milion pocisków. A nie, dobra, to jest po prostu jeden z tych takich rycerzy. Nie lubię ich, ale... No jak już jest, to niech sobie będzie. Przynajmniej nie jest aż taki wredny jak ci, z którymi mierzyliśmy się tam w krypcie. I tak wiem, że to były ich duchy, ale no, rozumiecie, o co chodzi. Dobra, dobra. I silny atak. Dobra. A teraz, proszę gro, zaprowadź mnie do tego żuka, który na mnie krzyczał. Chociaż dobra, to chyba nie tutaj. Chyba gdzie indziej był ten głupi chrabąszcz, więc... Tja. Zaraz do niego wrócimy, ale najpierw trzeba sprawdzić i... Jakaś sterta zwłok, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Kosa jest trochę skuteczniejsza w teorii, więc... Może się uda? Ogniu, daj mi siłę. Co? Okej. Okej, okej. Proszę bardzo, co się stało i czemu ja byłem taki zastagerowany przez chwilę? Ja rozumiem dostawać stagera czasami, ale mieć wiecznego stagera od... Na pozór niczego, to trochę dziwne. Dobra, szybko. Okej. Może się uda zaraz pozbyć tego wszystkiego. Chociaż nie, bo co chwilę tu wychodzą kolejni wybuchowi, więc... Będę zginę. Nie, dobra, udało się, tak. Spodziewałem się, że to nie będzie najlepszy wybór przeciwko nim. Ale jednak jakoś działa, więc super. Rozpuszczone grzyby, nie żebym ich potrzebował. Niegasnący motyl, takie dosyć oczywiste. Tutaj znajdźkę kolejne motyle i... Ogniu, daj mi siłę. Okej, nie jest to zaklęcie, więc pewnie inkantacja. Zwiększa siłę ataku fizycznego i ognistego. Potężna inkantacja mnichów ognia tworzy ożywczy ogień wewnętrzny, który wzmacnia ataki fizyczne i ogniste. Ta inkantacja nie powoduje oparzeń u osoby rzucającej, więc strażnicy ognia uważają ją za zakazaną. A, okej. Okay. Bonus do obrażeń ognistych i fizycznych. Chyba to będziemy używać, szczerze, bo wydaje się być potężne w porównaniu do... Znaczy... W porównaniu. Raczej w połączeniu z mieczem. Nawet jeśli to ma być jakieś 5%, to pomyślcie sobie, ten miecz byje i fizyczny i ognisty, więc no, ideolo. Tak samo jak idealna jest prawie ta butelka, którą mamy. Wiecie, co to za specjalna. Nigdy nie pamiętam jej nazwy. Względem kosy. Tam co prawda mamy tylko narzędzia święcone, będzie znalazłem jeszcze fizycznych, ale... A, wcześniej czy później znajdziemy i... Aha. Ja raz to powiem szczerze, jestem trochę... zmieszany. Bo to miejsce wygląda, jakbym tu był jednak.
Może tu byłem? Ale jeśli tu byłem i nie znalazłem tego wszystkiego, to jestem... Czy nie, ja tu byłem. Wiecie, tak teraz patrzę na to, tak, ja tu byłem. To teraz podwójne po prostu brawa dla mnie. Nie dosyć, że znalazłem rzeczy, których tutaj tak popomijałem wcześniej. To jest takie po prostu jednogłośnie po prostu godne pożałowania, czy po prostu załamujące. Jeszcze teraz nie pamiętam, że tu byłem. Może to i lepiej. 3 kropki. Ogłośmy festiwal wojny. Dajcie cześć generałowi Radonowi, okrywając się chwałą wojownika. To zależy od ciebie, panie Irenie, Jerenie. Jest tu jakiś też rycerz. Ale teraz mniejsza to, co tu jest, czego tu nie ma. Pokonajmy gości po prostu, żeby sprawdzić, czy na pewno byliśmy wszędzie. Niki, rycerza lwi grzywy. Nie potrzebuję tego. I cyk. Cyk, cyk, cyk. Chyba naprawdę tu byłem. Więc... Po prostu... Lama. Lama nic, dodać nic, więc lama. I teraz uwaga, wielka chwila. Jeśli mi przerzucicie to w pobliże zamku Radana... Chyba Radan się nazywał ten dziad. Tak, to... Wreszcie sobie przypomniałem, że tam byłem. Ale dobra, nie zmienia to faktu, że jednak musimy tam wrócić. Wow, daleko. Daleko mapa pokazuje to ognisko. Proszę, miejsce łaski. Ale nie zmienia to faktu, że musimy. Bo gdzieś tu jest chrząszcz, chrabąszcz, czy jakkolwiek inaczej go nazwać. Ale zanim to, to muszę wyrzucić jedną rzecz, której nie chcę. Problem w tym, że wszystko by mi się przydało. No trudno. No trudno. Jak muszę, to muszę. Akurat takie wzmocnienie, jakiekolwiek by ono nie było, wydaje się być sensowne. Ale okej. Biegnij, gwiazdy kluczu. Biegnij. Cel jest prosty, znajdź chrabąszcza, zanim potwory znajdą ciebie. Możemy to ewentualnie zarzucić. Jak to wygląda? Fajnie, fajnie. Bym musiał zobaczyć, czy da się jakoś przyrównać attack rating przed i po. Ale ciężko mi stwierdzić, czy jest różnica. Nie patrzę na numerki aż tak bardzo. Jednak chyba można założyć, że jest jakaś... Takie zaklęcia zazwyczaj mają swoje skuteczności. Zdrada najwyższego stopnia. A, już nie ma tego efektu. To trwa dosyć krótko, ale dobra, zawsze jakieś, wiecie, wzmocnienie sytuacyjne. A teraz, skoro... De facto, Kelid jest już oczyszczone, wracamy do porzuconych sarkofagów i... Pora iść na płaskowyż, chociaż... Nie. Nie mogę. Najpierw jeszcze muszę zobaczyć też ten cały. To jest typu ognisty. Mhm. Ciekawe. Czyli takie po prostu coś. Ale no, chociaż obiecałem, że już idziemy płaskowyż, to nie mogę tego wam zrobić. Bo musimy ogarnąć jeszcze jedną rzecz. Będąc szczerym, przypomniałem sobie o niej dosłownie teraz i... Muszę to zrobić. Nie czułbym się po prostu w porządku, nie robiąc tego teraz, kiedy sobie o tym przypomniałem, więc... Tak. Pewnie większość z was wie, dokąd to zmierza. Jeśli nie, to... To wow. Ale no, idziemy. Idziemy, jako że nie ma tutaj teraz też tego... Brakuje mi słów.
Tego mechanizmu w teorii nie ma, co, co może nam się uda. I mam nadzieję, że tak będzie. I że mechanizmu nie ma, bo wiecie, jeśli by się okazało, że nagle ten mechanizm wraca, to, to bym się trochę poirytował. I dobra, nie wraca. Oj, tak, to jest piękne. Nareszcie czuć taką potęgę, że możemy one-shotować przeciwników. Mhm. No, to jest piękne. Ale też muszę dziwić, że to jest podstawowa lokacja. I przy okazji jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam pokazać. Na przykładzie nawet nie będzie tego. Zobaczcie prędkość ataku. Albo mi się wydaje, albo jest tamten trochę szybszy. Nie jakoś wielce, ale trochę mi się naprawdę wydaje szybszy. Chciałbym się upewnić, czy wy też tak uważacie, czy nie. Bo tak sprawdzałem. To akurat mogę przyznać. Wydawał się taki dziwny. Żeby nie było, to jest w dobrym znaczeniu. Bo naprawdę mi podpasował ten miecz, a zazwyczaj właśnie takie wielkie bronie są, można powiedzieć, moim piętą achillesową. Nie potrafię z nich korzystać i zawsze na nich głupio ginę. A tutaj nagle właśnie znalazłem takiego wspaniałego mieczyka, z którym nie dość, że sobie radzę, to jeszcze podoba mi się i wyglądowo, i działaniowo, i w ogóle pod każdym względem. A co my tam mamy? A dobra, bezdenna przepaść. Dobra. Bo tak teraz właśnie, nie będę ukrywał, idziemy w miejsce, w którym dawno mnie nie było i mogę niekoniecznie pamiętać co i jak. Dobra, raz. Dwa. Raz. Dwa. Dostałem obrażenie w głupi sposób, więc standardowo. Mhm. Odwrotność bestii, bo nie wydaje mi się, żeby tutaj coś więcej było potrzebne. I okej. Okay. Oczywiście jestem świadom, od razu tak tylko podkreślę. Kosem pewnie byłoby tu łatwiej, ale no bawię się nową zabawką. O kosie nie zapomnę, na pewno jeszcze niejednokrotnie będzie potrzebna. No i włazimy. Dzyń, dzyń. Okej, okay, idealnie udało mi się tego uniknąć. I teraz tak, duch obrzodzonego drzewa. I teraz tak, ogniu daj mi siłę. I tak... Wow. Nie wiem, czy to ja, czy to on. Ale jeszcze raz tak. Tak. I tak. Dobra, to było potężne. Wow. Zdecydowanie powinien tu przyjść wcześniej, ale no, zapomniało mi się, więc... Więc tak... Zwycięstwo, nasionko i... Pędzony rycerz Oleg... Pędzony rycerz Oleg, od razu zobaczmy. Gdzie to jest? Chyba jest tutaj. Tak, dobra, czyli to też jest jeden z tych specjalnych. Dobra, to było szybkie. I jedna jeszcze rzecz, czy mamy? Pewnie mamy, więc od razu tak tylko to ogłoszę. Może to być według was głupie, ryzykowne i nieodpowiedzialne, ale ten mieczek zasługuje chociaż na ósemkę. Nie mam dziewiątek oczywiście, bo wygląda na to, że dziewiątki są bardzo rzadkie. Zresztą wszystkie kamienie pewnie są rzadkie powyżej szóstki. Jak już wspominałem, przypomnę się jeszcze raz, jest jakiś sposób na nieskończone szóstki. Więc, czy do szóstego, więc no. Ale nie jestem w stanie po prostu przejść obojętnie wobec tego wszystkiego. Nie będzie on może zastępstwem dla kosy w pełnym, bo nadal uważam, że obie bronie będą miały swoje zastosowania w innych sytuacjach. Ale... No patrzcie na to. Dogania kosę. On po prostu ją dogania. 611 do 635. Inne typy obrażeń, inne zastosowania. I mówię wam, obie te bronie będą równie potężne. Ale dobra, starczy tego mojego poplania, marudzenia, gadania głupot. Teraz już pełnoprawnie idziemy zająć się tym miejscem. Tylko idziemy odtąd, czy może szukamy przejścia od tego czegoś? Nie. Tam te regiony kiedy indziej. Idziemy od prawdziwej lokacji płaskowyżowej. Nie od tego wulkanu, czy co tam jest. Bo wydaje mi się, że to był jakiś wulkan. Więc tak, witaj płaskowyżu.
Dawno mnie to nie było. Tak pełnoprawnie, bo żeby nie było tutaj takie chodzenie, bicie tych tutaj, to jest nic. Ale dobra. Raz. Dwa. Okej, nie zdążyłem uniknąć. Wow. Okej. 465 i drugiej liczby nawet nie zobaczyłem. Smutne. Ale dobra, żywotność bestii. I możemy iść. Przy czym od razu powiem, w przypadku tego miecza wiem, że dwuręcznie nosząc będę miał trochę wyższe obrażenia. Ale nie czuję tego aż tak potrzebne jak... Jad Fulgurytu, okej. Jak w przypadku kosy. Gdzie naprawdę kosa jakoś tak czuję, że dwuręczność jest konieczna. Tutaj nawet jednoręczny moveset jest świetny. Okej, jak podnosi rękę, to powinienem po prostu unikać, a nie atakować. Ale okej, ja jestem uparty i głupi, więc będę robił swoje. I no, jedna butelka już zmarnowana. Ale możemy iść dalej, spokojnie, ciesząc się naszą potęgą. I oni mogą być w sumie dobrym miejscem do testowania obrażeń. Mieczyka przed i po nałożeniu ogniu. Ale no, nie chcę mi się tego robić, więc po prostu idźmy. Nie podoba mi się to. Starożytna smoczyca Lasenex, czy jakoś tak. Dobra, challenge accepted. I właśnie to macie idealny przykład sytuacji, w której kosa jest niezastąpiona. Po prostu te wielkie miecze mają dziwne, tak na przykład z konia, a kosą już się nauczyłem walczyć tak, żeby... Co to jest? Przepraszam bardzo, co to było? Dobra. To było dziwne co najmniej. Bije dużo, konia mi prawie pokonuje. Będzie to walka co najmniej godna. Z drugiej strony moja kosa. Ile zdaje? Tylko 200 coś? Przepraszam bardzo. Co mi teraz dobiło? Smok mnie poatakował, pobił i uciekł. No, ale wracając, patrzcie. Ten atak po prostu jest jeden i potem tak długa przerwa. Nie można właśnie ich tak fajnie chainować. Natomiast jeśli chodzi o silny atak, to jest takie przerwa po położeniu i dziab. Natomiast kosą. Cięcie z delikatnym po prostu ładowaniem. W przypadku silnego, w przypadku szybkiego, no od razu. Okej. A teraz tak, patrzcie. 4, 2, 8. Zapamiętam to sobie. Rzucamy ogniu. 514. Jest duża różnica, przyznajcie. Jest różnica, więc fajnie. I za takiego dostajemy dwa ładunki. Przyjemnie. Jestem w stanie tu w takim razie przeżyć jeszcze chwilę. I jednocześnie muszę przyznać, że tak, potężny jest ten efekt, chociaż trwa dosyć krótko. No na pewno dłużej niż powiedzmy to było z tym moim... Jak się nazywało to? Ale nie pamiętam teraz nazwy, ale ogólnie z tym... Z tą mocą, którą miałem odnośnie nakładania świętych obrażeń chwilowo na broń. I to była moc bezpośrednio na broni, nie na zaklęciu. To na pewno dłużej od tego trwa i zdecydowanie dłużej od tego, czego brakuje mi słów, ale tej... Nie chcę wilka atakować. Ale od tego czego... ostrza czarnego płomienia, czegoś tak. Naprawdę nie pamiętam nazwy, ale wiadomo o co chodzi. W ogóle... Słuchajcie się w muzykę. Ona jest cudowna. Wow. Wow, po prostu... Wow.
ten płaskowyż będzie zdecydowanie jakimś super miejscem. Ruiny Lux? Okej. Dziwne, że tutaj płaskowyż wlazłem do kamyczki i nagle zmienię nazwę. Na delikatną stertę kamieni, które w sumie nic nie mają chyba. A może coś tu mają jednak? Nie, dobra, są roślinki one. Nie. Okej, okay. Tym razem się przesłyszałem. Przynajmniej taką mam nadzieję. Cześć, małpy. Jak to odporno suszona wątroba. Okej, okay, małpoludy. Nadal tak samo słabe. Czy może nie tak samo słabe, co raczej ja jestem już taki silny. Więc nie ma co się przejmować i... Niczego więcej tu chyba nie ma, więc... No. Nie wiem, o czym więcej opowiadać. Poza tym, że mogę w sumie też powiedzieć, że... Naprawdę to, co się ostatnio działo w Elden Ringu, w poprzednim odcinku, tak głównie, naprawdę mi zachęca do dalszego grania i eksploracji. Do tego, żeby naprawdę... Nie byłem głuchy, niestety. Po prostu jest... Właśnie nie wracałem, bo tak się zacząłem... Wiecie, zacząłem przez tego żuka, który gdzieś tu jest. Zachęca mnie naprawdę i... Daj mi motywację. Z drugiej strony wiem, że nie mam czasu za bardzo i dlatego też chciałbym wiedzieć, jak wy tu byście preferowali raz na kilka dni właśnie taki porządniejszy odcinek, albo codziennie, jeśli będę miał czas. I tyle. Czy może nawet kosztem tego, że odcinki trwałyby 20 minut, byłyby mocno powycinane. Albo znaczy, jakie mocno wycinane, właśnie 20 minut bez żadnych wycinek, tak jak teraz w sumie prawie. Chyba, że dużo krótsze, ale za co częstsze. I ty naprawdę proszę, jeśli macie odwagę napisać komentarz, to napiszcie. Wiem, że to takie żulenie, ale chciałbym naprawdę znać wasze zdanie i przez wasze zdanie mam na myśli zdanie innych osób niż takich moich kumpli, znajomych, przyjaciół, którzy wiem, że mogą to oglądać i mogą mi przekazać to zdanie. Jeśli ktoś z was nawet mnie zna osobiście albo zna mnie z internetu, ale nie mam jakiegoś takiego kontaktu ciągle ze sobą takiego trwałego, to proszę napiszcie tego komentarza. No chyba, że wam wszystko jedno, to wtedy nie musicie pisać, ale mniejsza. Bo mamy marynarza Kościeja, starego znajomego. Tym razem jakiś olbrzymi będzie wzywał, okej. Okay. Nie podoba mi się to, ale tak. Gdzie jest marynarz? Halo, Kościej. Kościej. Widzę cię, Kościej, dobra. I proszę, to jest kolejna sytuacja, w której... mógłbym używać tamtego, ale nie będę. Nawet o sam klimat, po prostu walkę przy użyciu świętej kosy przeciwko jakiemuś... jakąś siłą ciemności czy coś, no... Jest to dużo ciekawsze niż taki pomysł walczenia tym... mieczem. Tamtego miecza chyba lepiej będzie za to używać przeciwko bossom, bo to jest w końcu miecz zabójczyni bogów, czy jakoś tak. Morowe korzenie. Przyzwanie Kościeja. Okej, czyli wniosek następujący, oni tu byli naturalnie. Mogę od nich zginąć. Tak więc, może ich zostawmy i uciekajmy. Ja nie chcę tutaj zginąć. Byłem zbyt głupi oczywiście, żeby siąść sobie spokojnie na miejscu łaski. Do tyrunu 3. Nie podoba mi się to. To tak nie wiem, ciężko mi określić, w jaki sposób mi się nie podoba. Czy bardziej to taki sposób powinno być więcej, czy bardziej taki... Chwila, to ja tu miałem być dawno, niby. Okej. Dobra, nawet nie będę czekał, idziemy. I cyk. Właśnie taka kosa wydaje mi się być dużo klimatyczniejsza przeciwko kościelcom, tak jak widać mieczyk też jest nie z gorszy. Kosa jest chyba skuteczniejsza nadal przeciwko nim, więc tak.
Jakoś tak bardziej mi się to widzi, chociaż dobra, ten miecz też, tak można powiedzieć, klimatyczny miecz, w którym jest czarny ogień zaklęty. Jakieś taka po prostu broń, która ma przynieść ostateczną śmierć każdemu, czy coś. Ja wiem, że mocno fantazjuję, ale no, tak już jestem. Potrafię mocno fantazjować i w ogóle, chociaż... Mimo takiego fantazjowania i takiego właśnie bycia tym takim wymyślającym te fajne historie i w ogóle, to mogę powiedzieć, że osobiście nie jestem jakąś charyzmatyczną osobą. Jestem przecież z tych takich właśnie strasznie nieśmiałych, co boją się odzywać i wolę siedzieć w cieniu innych. Wiem, że niektórych to może zaskoczyć, innych nie. No ale taka prawda. Co niestety jest moim największą bolączką, grając, tak znowu nawiązując do RPG-ów, jednym z moich ulubionych klas, czyli... Teraz mam pierwszego smoka plus 1, a zaraz zobaczymy, co to jest, ale tak, moimi ulubionymi klasami, typu jak gdzieś paladyni, zaklinacze, oczywiście mówię polskie nazwy celowo. Tak, paladyni, zaklinacze, czarownicy czy warlocki. A dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi z zaklinaczem, sorcerer, bo wiem, że istnieje spora część tutaj ludności, która nie stosuje polskich nazw i sam osobiście też ich nie stosuje za często, gdyż uważam je za głupie i źle przetłumaczone najczęściej. Ale dobra, mniejsza i jesteśmy na płaskowyżu. I już znalazłem kolejne tutaj jakieś lochy. Nieźle, nieźle. No ale tak właśnie... To jest moja największa bolączka. Ja nie potrafię się odzywać. Tak powiedzmy, w sposób taki motywujący ludzi. Nie potrafię być przywódcą, tym takim... który staje przed tłumem. Ja potrafię działać. Potrafię zauważać wiele rzeczy. Jestem na swój sposób kreatywny. Nie będę tym zaprzeczał. Ale ni cholerę nie nadaje się na nie jestem charyzmatyczny. Nie nadaje się na taką rolę charyzmatycznego. Przynajmniej tak mam czasami, bo tak tutaj na niektórych filmach czy coś, to tak... Odnoszę wrażenie, patrząc na to, jak komentują, co właśnie ci znajomi oglądający co niektóre rzeczy, że wyglądam na kogoś zupełnie innego, niż przedstawiam się tak w świecie, jak tak po prostu funkcjonuję z nimi. Więc... Tak, to jest kolejna rzecz, o której możecie napisać, jeśli by się chciało. Możecie stwierdzić, czy waszym zdaniem po niektórych odcinkach wyglądam takiego dosyć charyzmatycznego gościa, czy nie? Czy zgodzilibyście się z tym, że po prostu, no, nawet to, co tutaj mówię, jak się rozkręcę, bo wiem, że czasami potrafię nie potrafić skręcić tematu, nie potrafić podjąć rozmowy, ale... No. Czy nawet jeśli potrafię, jeśli to się trafi, czy zgodzilibyście się, że moja osobowość jest taki osobowość szary mieszki? Tego, który raczej siedzi z boku, niż jest na środku, w grupie, coś takiego. Okej, nagrobna konwale 5. Miło. Dobrze, że nie upiorna, tylko nagrobna. Bo tych właśnie nam najbardziej brakowało. Okej, gluty. W tym momencie super, że mam po prostu tego miecza. Właśnie nie mylę, te gluty są podatne na ogień. Ale nie podatne na inne rzeczy. Więc tak, super sprawa. Dziab, dziab. Dziab. Mhm. W sumie mówię, że są podatne nie dlatego, że w sumie jestem tego świadom, tylko bardziej, wiecie... Równuje to do tego, co w Dark Soulsach było. A, tu jest jakaś płytka, pewnie pułapka. No, tak się spodziewałem, ale i tak, wiecie, chciałem sprawdzić. Tak, tak, tak. Tutaj będą chyba w nieskończoność wychodzić. Czy to nie jest takie... Jest, to typowe. Okej, więc... Upiorna, oczywiście. Akurat ta jedna, której nie potrzebuję. Upiornych to mamy pod dostatkiem i pamiętam do plus... Ile? Ale do plus dużo i... Rycerz. Zawsze bywają problemami ci rycerze. Więc podejrzewam, że ci też może być problemem. Okej. Raz i dwa. Tutaj mogę przyznać, ten cios jest potężny. Jak już go aktywuję. No najlepsze w tym, że w sumie właśnie jak widzicie nie kosztuje dużo energii. Więc to jest potężne. Pomyślę, ile by to kosztowało, gdybym jeszcze nosił ten talizman, który są mniejsze koszty energetyczne. No wtedy to dopiero... Okej, czy teraz za pleców. Jeszcze ten dziad, dobra. Powinienem mieć chyba mieczyki. Nie wiem ile jeszcze, bo ostatnio... Dużo ich używam, a nie znajduję jeszcze tak. Więc... Jeszcze 5, to nie wiem skąd one się biorą, ale
zdecydowanie za dużo. I co my tu mamy? Amulet Skorpiona Błyskawic. Wreszcie. Wcześniej mieliśmy Świętego Skorpiona w takim wypadku. Pamiętam, że jednego z tych dwóch mieliśmy i zawsze się myliłem. Święte ataki i ataki błyskawicą. Dobra, w takim wypadku Kosa może jeszcze bardziej prześcignąć mojego tego mieczyka. A tam na dół jak spadnę, tak, tam jest sekret, dobra. Mieczyka. Ze względu na to, że teraz mamy, że mieliśmy Świętego Skorpiona, ja o nim oczywiście zapomniałem. Więc tak. Zdecydowanie, nie ma co mówić o tym, że miecz mi zastąpi Kosę. Bo nie ma szans na to. Przynajmniej w najbliższym momencie. Głównie przez to, że Kosa jest bardziej ulepszona. Okej. Widzę, że mam przebicie jego ataków, na szczęście. Więc tym mieczem muszę po prostu agresywnie napierać na nich. Postaram się tego używać i pamiętać o tym. A póki co tak, otwieram przejście do bossa. Jej, super. Bardzo nawet. I no, idziemy i teraz tak, tutaj coś jeszcze jest, więc muszę to sprawdzić zanim wrócimy, bo ja nie mogę tego zostawiać. A, czyli to takie po prostu. Dobra, hop. Stara sztuczka, ale nadal ciesząca. Jak tylko się ją zauważy. Okej, pułapka, więc z tym się nawet nie przejmujmy. Ich nie trzeba ubijać. I tak to będę robił, ale jak mówię, nie trzeba. I dobra. Swoją drogą ciekawi mnie, ile tutaj dostaniemy dusz. Przepraszam, run za pokonanie tego domniemanego bossa. I teraz tak, runa piątka, magiczny smar, mnóstwo krabów. I przepraszam bardzo, ale co to ma być? Przepisy z księgi, przynajmniej apostoła Starożytny Smoka 1. No, oczywiście kraby mnie pokonały. Więc musimy tu wrócić, żeby to odzyskać wszystko. Chyba pamiętam trasę, co zaryzykuję szarżą. Tak, zaryzykuję szarżą. Jednak biorąc nadal gałąź na wypadek, gdybym miał tutaj żyć. Wow. Wow. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć poza wow. Ostatnio unikłem tej pułapki tak dobrze, a teraz wpadłem w nią jak jakiś idiota. Całe szczęście gałąź ubrałem. I teraz zobaczmy, może przy okazji jeszcze jak jest wolna chwila właśnie. Na razie jest 632, 622. Chociaż to jest niesprawiedliwe, bo tam nie 622, 604. I szybko zobaczyłbym, jak zmieni to Święty Skorpion. 622. Chyba. A Święty Skorpion to nie jest ten. Ja, pomyliłem Skorpiona. Więc 622 zmienia się w 666. 40 obrażeń. Sporo. A więc jak mówię, jeśli chciał iść w setup taki mocno pod Kosę, to czuję, że ona jest jeszcze przez jakiś czas przynajmniej niezastąpiona. No przynajmniej do czasu, dopóki nie znajdę fizycznego Skorpiona albo Skorpiona Ognia. A jeśli bym znalazł oba, to wydaje mi się, że tak... Nie ma o czym mówić, po prostu... Wtedy miecz byłby niedościgniony. W szczególności jeszcze patrząc na to, że mam te właśnie... Chwilowe bonusy z tego ognia daj mi siłę. Które... Nie wiem dokładnie ile dają, ale na pewno dosyć sporo, więc tak. Ale póki co... Idziemy nadal z gałązką, żeby nie płakać po ewentualnej śmierci. I jesteśmy już tutaj. Unikając tych wszystkich dziadów, bo nie chcę się z nimi bić. Jedne co do tego chyba trzeba będzie pokonać. Okej. Ma fajną zdolność, co najmniej, muszę przyznać. Chciałbym taką. Ale dobra, jesteśmy już w tej bezpieczniejszej fazie. Prawie jesteśmy.
Okej, i po nim. Dokładnie, to jest piękne. Podoba mi się wszystko w tym mieczyku, naprawdę. To jest tak samo takie samo zawrócenie w pierwszym wejrzeniu jak z kosą. Naprawdę nie ukrywam, to zarówno kosa jak i ten mieczyk to takie wspaniałe bronie. Nawet nie ma co ukrywać, no. Kosa to początkowo była moim ratunkiem do skakania, pamiętam to. I to było po prostu początek wspaniałej znajomości, początek kariery. Okej, runy podniesione. Kraby niepokonane. Okej, czyli tutaj się jakoś inaczej to otwiera. A to oznacza, że muszę chyba wygrać z krabami, jeśli chcę stąd wyjść drogą naturalną. Okej, to może być sporym wyzwaniem, bo dwa kraby to najczęściej oznacza właśnie to, że jak jeden będzie pluł, to drugi będzie robił szponem i tak dalej, więc będzie ciężko. Chociaż ogień daje mi siłę. I zobaczmy, jak sobie poradzimy z tym krabem. Okej, dobra, to jednak nie jest problem aż taki. Teraz to. No i to ja rozumiem. To ja rozumiem. Nie jestem dobry w unikaniu i w radzeniu sobie z tym wszystkim. Jak widać, przyznaję się, że jestem ciapą. Ale jak już pomyślę o tym, żeby wykorzystać to, co mi gra daje, no to patrzcie, no. To jest piękne. I właśnie, nie sprawdziłem. Ale ile ma z tym? Mieczyk? 7, 2, 5, okej, czyli z tym no zdecydowanie prześciga. Ale kosa też jest potężna, 7, czy 6, 7, 4. Dobra, zdecydowanie potężne wzmocnienie. Nadal nie w mile konkretnie daję, tak wiecie, procentowo, bo nie chcę się tego liczyć, jestem zbyt leniwy. Ale niech będzie tak, tak, bo będziemy się tych glutków, albo nie. I no, ja może wrócę tam na spokojnie, odnowię butelki i pójdziemy na bossa. No, dobra, lecimy. I miejmy nadzieję, że skończysz to w sumie dobrze, bo jeśli nie, no to to będzie totalna lawa. A nie chcesz ginąć więcej razy. Więc najpierw zobaczmy, co jest naszym oponentem. Okej. Oponentem naszym jest koteczek. Więc jakoś sobie musimy z nim poradzić. No, wybaczcie, co siedzenie cicho przez chwilę, ale tak, dosyć ważny temat tu wynikł. Musiałem odpowiedzieć po prostu na parę pytań domownikom. Nic wielkiego. Niemniej jednak, skupmy się teraz na walce z tym koteczkiem, po czym będziemy kończyć epizoda, bo jak widzicie, to strasznie długo już trwa. Więc no. Co się bawimy tutaj wganianego? Halo, kotek. Dobra. I raz. I dwa. Nie trafiłem. Brawo ja. Po prostu brawo ja. Brawo ja. Ale wiecie co? Muszę przyznać, pokazuje to jednak potęgę tego mieczyka. Nie wiem, jak to konkretnie bije. Ale jakkolwiek by to nie biło tym weapon artem, bo tak się to chyba nazywa, nie, Ash of War weapon art, a jakoś tak. Jest to na tyle potężne, że no patrzcie. Jeśli przeciwnik nie ma jakiegoś ruchu, który jest automatycznie robiony po to, żeby przerywać mi to, to po prostu ten ogień potrafi ich w sekundę rozwalić. No, to jest piękne. I przy okazji zapomniałem nawet o tym, żeby aktywować sobie łzę. A może tego nie robiłem celowo? Nie wiem. Dzwonek kulisty zbieracza konwali i... To, co ja tutaj dostałem... Powiem wam szczerze, mnie strasznie niepokoi. Ta lokacja... Chyba naprawdę była... robiona z myślą o postaci dużo słabszej. Dostałem prawie tyle co nic run. Zbieracz konwali 1. Więc... teraz to jestem naprawdę zmieszany co do tego. Ale dobra, nie płaczmy, nie przejmujmy się. Ważne, że się udało. I tak, na co będziemy już kończyć epizoda? Przy czym jeszcze, zanim to wszystko, co chcę
Dostał utraconej łaski, bo tutaj będzie najlepiej. W sumie czemu nie? Chcę właśnie sprawdzić, co oferuje ten dzwonek, bo może w rzeczywistości on nie jest taki kiepski, jak się wydawał. Nagrobna konwali 1, 2, 3. Tak, definitywnie nie jest to, powiedzmy, coś, co powinienem zdobyć teraz. Ale dobra, udało się. I tak, na zakończenie odcinka jeszcze tylko jedna rzecz, możemy jeden poziom dać, co dużo to nie zmieni, ale czuję, że chociaż tak do 20 w tym udźwig musimy dać, jeśli chcemy sobie radzić spokojnie. Więc powoli będziemy inwestować w to. No. I na tym już tak teraz pełnoprawnie kończę epizoda, więc dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że wam się podobało i że jesteście zadowoleni z tego, jak ten mieczyk działa, no i ogólnie z mojego lamienia. I tak, w kolejnych epizodach, o ile sobie nie przypomnę jakichś dziwnych rzeczy, to będziemy kontynuować zwiedzanie płaskowyżu. No i tyle, trzymajcie się. Hej, hej!